Cześć, z tej strony Mateusz Wieteska. Jeśli chcecie się dowiedzieć, jak wyglądała bramka Messiego z przewrotki z mojej perspektywy, zapraszam do oglądania Bez Ściemy. Dawaj! Czy myślisz, że masz duże szanse, żeby wyjechać na Mistrzostwa Świata i który klub jest silniejszy, czy Legia, czy Clermont? Na pewno przez tą zmianę klubu wydaje mi się, że mam większą szansę pojechania na Mistrzostwa, przez to, że będę grał po prostu, jeśli będę grał za granicą i będę się prezentował dobrze, to na pewno większą uwagę zwrócę na trenera. Że po prostu gram i w miarę dobrze się prezentuję w tej lidze. A który klub jest silniejszy? Ciężko mi powiedzieć. Myślę, że to są takie podobne poziomy, ale wiadomo, poziom ligi jest zupełnie inny. A propos Clermont i Legii, gdyby te dwie drużyny miały teraz zagrać mecz w obecnych składach, to która by wygrała? Też musisz zdecydować, który Wietes by zagrał. Nie no, zacięty mecz by był, bo tak jak mówię, no poziomy są porównywalne, może jakość taka indywidualna zawodników, że pod względem pojedynków 1-1 może mamy więcej takich teraz zawodników Clermont niż ja byłem w Legii. Ale wydaje mi się, że na boisku po prostu mógłby być to bardzo zacięty pojedynek. Co sobie pomyślałeś, obserwując bliska bramkę Messiego z przewrotki? No, miejsce miałeś najlepsze na boisku. No miałem najlepsze, ale szczerze to jak ja z boiska to widziałem, to no mówię, no nie przyjmie tego. Nie ma szans, żeby złapał tą piłkę, bo myślałem, że po prostu jest za mocno zagrano. No ale chłop wyskoczył sobie na klatkę, z przewrotki strzelił, więc... Jeszcze takim lobikiem z tej przewrotki, więc no nie no, fajne po prostu przeżycie, nie ma co gadać. A jak się Leo ogląda z boiska? To jest taki luz u niego, że wiesz, on dostaje piłkę, wie co z nią zrobić, drybluje sobie, prowadzi. Mega ciężko jest mu zabrać tą piłkę. W defensywie trochę mniej, bo praktycznie zostaje cały czas z przodu, więc nie ma go zbyt dużo w tym elemencie, no ale PSG praktycznie, no może nie praktycznie, ale rzadko broni. Przeciwko któremu napastnikowi w całej twojej karierze grało się najtrudniej? Dolberg. Z kim ja tam jeszcze grałem? Zrobił na mnie duże wrażenie w ostatnim sezonie Osimhen. Z Napoli. To jakbym zagrał przeciwko Mbappe, no to pewnie zaliczyłbym Mbappe, no bo koledzy z szatni mówili, że módl się, żeby... Nie na jego. Żebyś dobrze porozciągał dwójki i w ogóle, bo możesz być ciężko, nie wiesz. Czy nie uważasz, że jako stoperowi brakuje ci trochę, i tak nasz widz tutaj to określa, chamstwa lub cwaniactwa? Tak. Za bardzo... Czasami zbyt, ty za dobrze wychowany jesteś po prostu. Zbyt elegancko staram się czasami grać i tego ciężko się nauczyć tak, bo po prostu ja nie jestem takim chamem boiskowym i ciężko jest, nie chcę być nawet takim chamem, ale wiem, że w wielu sytuacjach mógłbym się agresywniej lub bardziej cwaniacko zachowywać i wiem to i też wiem, że mogę na tym trochę pracować, ale też nie stanę się od razu taki, że będę agresywny, będę cwaniakiem na boisku. Uważaj na to. Dlaczego? No znowu? Dlaczego jesteś taki słaby? Wiesz, nie wszystkim ludziom dogodzisz. No okej, widocznie temu widzowi akurat nie wpadłem do gustu, no i nie mam z tym problemu. No i ja będę z tym żył, nie będę się zamartwiał, że jakiś twój widz... Tak uważa. Tak uważa. No nie będę tego... A pyta też od razu drugi. Czy uważasz się za najlepszego polskiego środkowego obrońcę w Ekstraklasie? To pytanie było zadane, kiedy jeszcze byłeś w Legii. Uważałeś to było się... chyba jeszcze jak byliśmy w Sepkiem Szymańskim w Lidze Plus Ekstra. Takie chyba pytanie dostałem. Mhm. Czy się uważam za najlepszego? Uważałem za najlepszego.
Może nie za najlepszego, ale na pewno w czołówce. Jak grało ci się w Warszawie z hejtem własnych kibiców, i pyta nasz widz, jak sobie z tym radziłeś, czy na przykład ten hejt miał jakiś wpływ na serię błędów, która tam ci się raz czy drugi zdarzyła? Moim zdaniem łatka została mi przypięta takiego człowieka, który jak Legia traciła bramkę, to wszystko jest przez niego, że jak Legia traciła bramkę, to na pewno Wietowska coś zrobił źle, albo ludzie starali się zobaczyć tylko jakiś mój mały błąd, żeby podpiąć mi bramkę. Tak to odczuwałem i na pewno to było dziwne uczucie, ciężko sobie z takimi rzeczami poradzić, ale w pewnym momencie ja po prostu odciąłem się od tego wszystkiego. W pewnym momencie w ogóle nie używałem żadnych social mediów i odcinałem się od tego. Wiadomo, że nie od wszystkich się da odciąć, bo niektórzy twoi znajomi ktoś Ej, śmiesznego, zobacz, co tam napisali, ktoś coś śmiesznego na ciebie napisał i wiesz, ja mam dystans do siebie i też potrafię się z tego śmiać, ale na pewno to było ciężkie dla mnie. W mojej głowie działy się różne rzeczy. I jak fatalna była atmosfera w poprzednim sezonie? Kiedy były no jednak sporo tych porażek, no i też zwolnienie trenera Czesława Michniewicza. No nie, no atmosfera no była ciężka. Strasznie ciężka była atmosfera, bo wiesz, przegrywasz mecz w lidze, za kilka dni grasz następny. Wiadomo, ten pierwszy dzień po meczu, dwa dni, siedzi ta porażka w tobie jeszcze i rozmyślasz o poprzednim meczu. A tu musisz się skupić na kolejnym. Wychodzisz na kolejny mecz z przekonaniem, że teraz, dzisiaj to jest ten dzień, że przełamujemy się, że dobrze trenujemy ostatnio na treningach i wiesz, i że chcemy się przełamać, a tu kolejna klapa. A tu kolejna klapa i to wiesz, przed każdym meczem wiesz, duża była pompka, że teraz, że jedziemy i w ogóle, a po meczu ten balonik znowu był tak spuszczany i znowu ta atmosfera tak siadała. No. Twoje najlepsze i najgorsze wspomnienie z Legii Warszawa? No to najgorsze to na pewno ostatni sezon. A najlepsze no to awans do Ligi Europy i zdobyte mistrzostwa, które po prostu zdobyłem. Każde to zwycięstwo i każda ta feta miała swój inny urok. Twoja ulubiona przyśpiewka kibiców? W ostatnim sezonie... Legia grać, kur... To też było często, ale... Nie, mi się podoba ta przyśpiewka, nie poddawaj się. To jest moja jedna z ulubionych. Czy nie uważasz, że gdybyś wyjechał za granicę po sezonie, który spędziłeś w Górniku Zabrze, to twoja kariera była dzisiaj w zupełnie innym miejscu? No możliwe, żeby tak było, ale no tego już nie zmienię. Tylko ja wiem tak naprawdę, czy ja chciałem wyjechać, czy nie. Jakie były okoliczności tego, że się... No, ja chciałem. Ale nie zgodziła się? Legia, bo wtedy chyba mogła ciebie wykupić, prawda? Tam był taki zapis w umowie, że Legia mogła cię z Górnika ściągnąć. No i skorzystała z tego zapisu. No i no to, tak jak teraz rozmawiam, no to widzisz, no to nie tylko rzeczy zależą ode mnie. A były wtedy oferty z zagranicy? Jedna na pewno była. Też z Francji. Ale jest też pytanie tutaj od razu. Jakie oferty były wcześniej, które klub przyblokował? Sampdoria. Strasburg, to już tam mówiłem w mediach. No i było też, był temat Schalke, jak Schalke spadł do drugiej Bundesligi. Bolała któraś z tych ofert, że nie została sfinalizowana? Był jakiś klub, na którym ci szczególnie zależało? Zależało mi szczególnie wtedy po Euro 21 wyjechać, bo czułem, że zagrałem dobry turniej, że tak naprawdę drzwi stoją przede mną otworem, a tak naprawdę no nie wydarzyło się nic. Kontynuując jeszcze ten wątek transferów, to jest takie pytanie, czy gdybyś nie trafił pod skrzydła Czesława Michniewicza, to mógłbyś jedynie pomarzyć o wyjeździe na zagranicę?
No na pewno, tak jak już wspomniałem wcześniej, to zaufanie, którym mnie trener obdarzył w Legii. Na pewno bardzo, bardzo dużo mi pomogło, że jestem w tym miejscu, gdzie jestem. Na pewno... Czyli ty pracę trenera Michniewicza w Legii i w reprezentacji oceniasz pozytywnie? Tak, tak, jak najbardziej. I cieszę się, że po prostu obdarzył mnie takim ogromnym zaufaniem, no bo wtedy w Legii, no pamiętasz jak było, też wtedy to był taki etap, że była właśnie wtedy duża fala hejtu na mnie. Ale trener tak naprawdę jest trenerem i wie na co mnie stać. I dla jednych trener, dla drugich ojciec. Nie, wszyscy mi podpinają to, ale tak wcale nie jest. Po prostu trener znał mnie też z kadry U21 i wiedział na co mnie stać. Jak wspominasz grę w Górniku Zabrze, no i czy umiesz coś po śląsku powiedzieć? Czy umiem coś po śląsku? Raczej nie umiem. Pamiętam, ta historia gdzieś była, krążyła, jak pojechałem na pierwszy sparing i tam Tomek Laska zaczął śpiewać Gołębiarze, Gołębiarze i pamiętam tylko tą piosenkę i wiesz, no takie słówko Gołębiarze albo coś takiego, no to Kajetabal. Kajetabal to ja... wiem, że Kaj no to gdzie, ale... Tak, żeby, nie wiem, porozmawiać z ludźmi ze Śląska, no to na pewno miałbym problem. Ale Górnik Zabrze wspominał bardzo dobrze, no bo tak naprawdę to był mój pierwszy sezon taki pełny w Ekstraklasie, gdzie na pewno dobrze nam poszło i też sporo chłopaków wyszło z tej drużyny, którzy gdzieś tam odeszli, wyjechali za granicę i no to gdzieś się Szymon Żurkowski kręci. No, Szymon Żurkowski jest, jesteśmy teraz razem na zgrupowaniu, ale no, tak jak był jeszcze Paweł Bochniewicz, Rafał Kurzawa, Damian Kądzior, więc było trochę tych zawodników fajnych, gdzie mieliśmy po prostu fajny skład, fajnie się to wszystko poskładało i dobrze nam ta gra wychodziła. Twój ulubiony partner ze środka obrony, chyba uwzględniając całą karierę. Całą karierę. Pamiętam za reprezentacji młodzieżowych bardzo dobrze mi się z Pawłem Bochniewiczem grało na przykład, więc nie chcę mówić, że może najlepiej, bo też mi się z Jędzą dobrze grało w Legii, więc no nie chcę wytypować jednego, ale było na pewno ich kilku i tak jak z Bochenem czy w kadrach młodzieżowych, czy to z Jędzą w Legii, na pewno fajnie mi się współpracowało. Kto jest twoim najlepszym kolegą w kadrze i dlaczego Mati Kasz, pyta nasz widz. No nie, no Mati Kasz nie jest moim najlepszym kolegą. No, wymieniliśmy kilka tam zdań i w ogóle, ale no, najlepszym kolegą no to jest Sobek Szymański, Karol Świderski. Teraz na tym zgrupowaniu jest Kuba Piotrowski, więc mam taką trójkę starych kolegów z U21 i na pewno to są moi najlepsi tacy koledzy. Czy pod koniec kariery masz zamiar wrócić do Pogoni Grodzisk Mazowiecki, tak jak na przykład Łukasz Piszczek wrócił do LKS-u Goczałkowice? Nie chcę tak deklarować, że wrócę. No na pewno chciałbym, fajnie by było tam wrócić, bo tak naprawdę w drużynie seniorskiej no, nie zagrałem, byłem tylko młodym chłopakiem, który występował w akademii, więc nie chcę deklarować, ale na pewno chciałbym coś takiego zrobić. Mam coś takiego w głowie. Ostatnie pytanie. Nasz widz bał się, że ono nie padnie, ale pytamy bez ściemy, więc ono padnie. Skąd u ciebie tyle błędów i z czego to wynikało? Czy to był brak koncentracji, czy brak umiejętności? Czy może jakiś inny faktor? Nie wiem, pech. Znaczy, no był taki etap, że no, tej koncentracji na pewno brakowało i myślę, że z tego się błędy brały. Na pewno też... Na pewno też dużo rzeczy na boisku dzieje się szybko i był taki pewien etap w Legii, że po prostu co się piłka źle nie odbiła, co bramka wpadła, to zawsze byłem ja obwiniany. I to mega było wkurzające i to mnie bardzo bolało,
ale no też naprawiłem to, poprawiłem tą koncentrację i wydaje mi się, że to na pewno nie są umiejętności, bo uważam, że umiejętności ja mam, a to, że ktoś popełnia błędy, to tak naprawdę możemy w każdym meczu w jakiejś drużynie wskazać jakiegoś zawodnika, który też popełnia błędy i co, i też ludzie z tym żyją. Ja też jestem człowiekiem, ja też popełniam błędy, raz większe, raz mniejsze, ale też je popełniam, więc był taki etap, że tej koncentracji na pewno brakowało, ale ostatnio mi zabrakło w ostatnim meczu koncentracji, gdzie... czy brak koncentracji? Nie, no po prostu za lekko podałem piłkę i tam sam na sam, pewnie dużo osób już widziało tą bramkę, ale uważam, że na pewno to nie jest brak umiejętności.